Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Magdalena Nycz, Beskidzka TV. W tym roku jubileusz stulecia istnienia obchodzi Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział w Bielsku-Białej. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego studia prezesa Bielskiego Oddziału PTT, Szymona Barona. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Oddział PTT w Bielsku-Białej działa niezwykle prężnie. Dzięki Waszej pracy, a jego główny cel to oczywiście realizacja wycieczek górskich. Jakiego typu wędrówki proponujecie swoim członkom i w jakie rejony kraju, a nawet świata? Jeśli chodzi o wycieczki, organizujemy mnóstwo wycieczek takich otwartych dla wszystkich turystów, tutaj mieszkańców Bielska-Białej i okolicy, ale też jeżdżą z nami osoby z całego kraju. Jeździmy zarówno w Beskidy, jak i w Tatry. Pojawiają się troszkę rzadziej wycieczki w Góry Świętokrzyskie, w Sudety. Oczywiście bardzo często odwiedzamy kraje ościenne, przede wszystkim Czechy i Słowacji, ponieważ one tutaj są najbliżej. Lokalizacja Bielska-Białej w pobliżu Trójstyku jest bardzo dogodna do tego typu wycieczek. Natomiast mamy też mnóstwo wycieczek takich bardzo spersonalizowanych. Są wycieczki dla dzieci, dla młodzieży, są wycieczki dla seniorów, mamy wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami, także dla każdego coś dobrego. Natomiast jeśli chodzi o te wycieczki takie dalsze, zagraniczne, to tutaj od wielu lat mamy dwa typy wyjazdów. My je nazywamy wyprawami trekkingowymi, ponieważ to się wiąże z troszkę większą organizacją, z tym, że trzeba po pierwsze poznać cel, gdzie będziemy się wybierać. I tutaj mamy wycieczki takie bardzo otwarte, autokarowe, gdzie jeździmy przede wszystkim w Karpaty. Do momentu wybuchu wojny na Ukrainie były to głównie Karpaty Ukraińskie, Karpaty Wschodnie. Natomiast w tej chwili jeździmy do Rumunii w Karpaty, zarówno wschodnie, jak i południowe. Ale nie jest to wszystko, jeśli chodzi o nasze cele wyjazdowe, ponieważ w ramach oddziału, wśród członków, sympatyków naszego oddziału, bardzo często w mniejszych grupkach jeździmy też w góry Europy i świata. Wielu członków naszego oddziału też zdobywa szczyty zaliczane do korony Europy. W związku z tym byliśmy praktycznie we wszystkich pasmach górskich na terenie naszego kontynentu, od Bałkanów po Skandynawię, od gór na Półwyspie Iberyjskim po Ural na wschodzie. A czy pamiętasz jakieś, bo ty sam też uczestniczysz w tych wycieczkach, jakieś takie sytuacje, które zapadły wam w pamięć, jakieś śmieszne zdarzenia, przygody jakieś po prostu wasze podróżnicze? Pewnie było tego sporo. No, były różne przygody. Ja może zacznę od jednej, o której też wspominała swego czasu Kronika Beskidzka, czyli jeden z pierwszych naszych wyjazdów na Bałkany. Tam po nocy spędzonej pod złą kolatą, to są góry przeklęte na terenie, my byliśmy akurat po stronie czarnogórskiej, natomiast one są na pograniczu Czarnogóry, Kosowa i Albanii. Nie osiągnęliśmy wtedy sukcesu górskiego z uwagi na to, że byliśmy w maju i był teren bardzo lawiniasty. Zobaczyliśmy wracając ze szlaku odbitą łapę niedźwiedzia. W związku z tym, że była ona świeża, nie było jej przy podejściu, postanowiliśmy zostawić wszystkie artykuły żywnościowe w takiej szopie, która tam się znajdowała. No ale w sumie nie niedźwiedź był głównym bohaterem tej anegdotki, a wilki. Ponieważ w nocy przez nasze obozowisko, to były dwa namioty, byliśmy wtedy w dziewiątkę, przebiegły wilki. Teraz jak zachowali się koledzy i koleżanki w dwóch namiotach? W jednym namiocie kolega się wychylił, stwierdził, że to watacha psów przebiegła i poszli spać, ponieważ dźwięk szczek wilka jest bardzo charakterystyczny, nie sposób go pomylić z niczym innym, jak zobaczyliśmy, że są wilki, no więc zrobiliśmy dokładnie to samo, zamknęliśmy namiot, powiedzieliśmy, idziemy spać. Natomiast jeden z kolegów, który jak dowiedział się, że to są wilki, wziął czekan i nie wiem, czy kojarzysz sarkofag Władysława Jagieły na Wawelu, to on w ten sposób z mieczem, to on z czekanem spał do białego rana na plecach. Taka jedna z anegdotek, natomiast anegdotek mamy całą masę. Wspomniałeś, że w waszych wycieczkach uczestniczą również dzieci. Staracie się właśnie zaszczepić wśród młodych ludzi, wśród dzieci i młodzieży tą pasję do chodzenia po górach, do rekreacji na świeżym powietrzu, ten szacunek do przyrody. W jaki sposób w tych dzisiejszych czasach, kiedy młodzież interesuje się głównie telefonami, smartfonami, w jaki sposób je właśnie ciągniecie w te góry, zaszczepiacie im tą pasję do tych wędrówek?
Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że większość z nas ma dzieci, więc pierwsze wycieczki pod szyldem oddziału, takie dedykowane dla dzieci, dla młodzieży, to były tak naprawdę wycieczki rodzinne w gronie koleżanek i kolegów, którzy w tym naszym PTT działają. Natomiast naszą taką małą ambicją było tworzenie szkolnych kół, które już istniały w kilku innych oddziałach PTT na terenie kraju. I z czasem to się udało. Wcześniej udało się też załatwić pewne benefity dla tych szkolnych kół na forum zarządu głównego. No i pierwsze szkolne koło przy oddziale bielskim powstało w Dąbrowie Górniczej. Natomiast w tej chwili mamy 12 szkolnych kół. One są tutaj głównie na terenie Bielska i powiatu bielskiego. Mamy szkolne koła w kilku szkołach, zarówno podstawowych, jak i średnich. W Bielsku Białej, w Kozach, w Rybarzowicach, w Bestwince. No i wspomniane, bo ono w dalszym ciągu istnieje, szkolne koło Diablaki w Dąbrowie Górniczej. Organizujemy w tej chwili tak naprawdę dla tych dzieciaków zarówno wycieczki górskie, jak i krajoznawcze. Natomiast w przypadku tej młodzieży starszej, czyli młodzieży ze szkół średnich, staramy się im pokazać, że tak naprawdę zaczynając od wędrówek tych bliskich, beskidzkich, możemy w górach osiągnąć naprawdę fajne rzeczy, wyjechać tak jak my w tej chwili wyjeżdżamy w góry Europy i świata. W związku z tym poza wycieczkami w Beskidy realizujemy z takimi już sprawdzonymi młodymi turystami wycieczki w partie graniowe Tatr. Chodzimy z nimi na baldy, na ściankę wspinaczkową. Organizujemy też obozy wspinaczkowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i powiem, mamy takie małe sukcesy, ponieważ absolwenci już tych naszych szkolnych kół głównie po miesiącach wakacyjnych przysyłają nam zdjęcia naprawdę z całego świata. Pamiętacie również o dzieciach z placówek opiekuńczych i osobach niepełnosprawnych, chyba głównie intelektualnie. We współpracy z jakimi instytucjami i w jakim zakresie udaje Wam się organizować wycieczki właśnie z myślą o tych osobach? Jeśli chodzi o dzieci z placówek, współpracujemy tutaj bardzo ściśle z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, która opiekuje się tutaj domami dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi na Podbeskidziu. Zaczęło się w roku 2018 od telefonu, propozycji jednego z opiekunów domu dziecka w Oświęcimiu, żeby zrobić coś fajnego dla dzieciaków, wybrać się z nimi w góry. Akurat tak się złożyło, że wtedy tą wycieczkę prowadziłem ja i powiem szczerze, że początki były trudne, ponieważ uczyliśmy się wzajemnie. Te dzieciaki potrzebowały trochę swobody, z drugiej strony nie umiały podporządkować się, że w górach jednak w pewnym sensie przewodnik decyduje, gdzie możemy, gdzie nie możemy iść. No i to było dla nich takie ciężkie. Natomiast z czasem zaczęliśmy realizować najpierw pierwszy projekt razem z fundacją, była to Korona Gór Polski i razem z młodzieżą weszliśmy na wszystkie szczyty z Korony Gór Polski. To nie jest tak, że wszystkie dzieciaki były wszędzie, natomiast jakby w ramach tego projektu odbyliśmy wycieczki na wszystkie 28 szczytów. I tak naprawdę wykrystalizowała się grupa, która pokazała, że możemy wędrować fajnie, możemy się wzajemnie szanować w tych górach. I jak się pojawiały nowe dzieciaki, nowe placówki, to nie oszukujmy się, dzieci bardzo skutecznie potrafią podpatrywać, jak to wygląda, jak zachowują się rówieśnicy, na co mogą sobie pozwolić. No i w tej chwili jest dużo łatwiej, ponieważ ta nowa młodzież, która do nas przychodzi, już jest taka bardziej, powiedziałbym, karna. W tej chwili realizujemy razem z fundacją od 2 lat nowy projekt pod hasłem wymyślonym przez młodzież bodajże z placówki w Bielsku Białej. Nazywa się to zamiast klawiatury Nasze Piękne Góry, więc wracając do pytania, jak oderwać dzieciaki właśnie od smartfonów, od komputerów, no to właśnie góry są jednym z tych sposobów. I w ramach tego projektu wędrujemy głównymi szlakami górskimi tutaj na terenie Karpat, czyli głównym szlakiem beskidzkim i małym szlakiem beskidzkim. Na GSB zostało nam jeszcze około 100 kilometrów. Właśnie mamy w planach w najbliższej przyszłości wycieczki na te odcinki, które są brakujące. Z kolei na MSB ten szlak realizujemy głównie w miesiącach zimowych, kiedy dzień jest krótszy i jednak tutaj patrząc od strony Podbeskidzia mamy sporo bliżej. Tam nam zostało jeszcze nieco ponad 40 kilometrów.
Ale realizujecie też, z tego co mi się wydaje, guroterapię z osobami upośledzonymi z ośrodka w Pewli Wielkiej, tak? Tak, 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 jak najbardziej. Generalnie jest to inicjatywa naszego kolegi z oddziału przewodnika Roberta Słonki, ponieważ on zawodowo jest związany ze środowiskowym domem samopomocy w Pewli Wielkiej. Wystąpił z propozycją utworzenia koła, klubu właśnie razem z osobami niepełnosprawnymi. Wspólnie uznaliśmy, że ciężko wymagać jakby od tych osób, które są akurat w tym przypadku też tak było wspomniane, niepełnosprawne intelektualnie, zapisywania się do PTT, więc wymyśliliśmy taki złoty środek, że nie założymy tam koła, które wymaga 10 członków, tylko założymy klub działający przy naszym oddziale i ta praca jest taką pracą bardzo fajną, ponieważ w ramach realizowanego programu tego terapeutycznego zwanego góroterapią, oni nie tylko wędrują po górach, nie tylko odbywają wycieczki górskie i krajoznawcze, ale także uczestniczą w licznych prelekcjach, warsztatach, zarówno przyrodniczych, jak i plastycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych, organizują, w październiku będzie trzeci już dzień górski organizowany właśnie przez Klub Górski Razem Przez Świat. No i zdobywają odznaki turystyczne, co też jest piękne. Tutaj też inicjatywa naszego oddziału, udało się w przypadku tej takiej sztandarowej górskiej oznaki turystycznej zmienić jeden z punktów regulaminu tak, żeby dla osób niepełnosprawnych były jakby preferencyjne warunki zdobywania tych odznak. Także wracając jeszcze do góroterapii, jest to tutaj na naszym terenie, na terenie Polski, jest to nowatorski projekt, natomiast on doskonale koresponduje z projektami podobnymi, które funkcjonują w Europie Zachodniej, w Skandynawii, a także w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Tutaj można zerknąć na stronę góroterapia.pl, tam właśnie można bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat tego, co można turystycznie z osobami niepełnosprawnymi w górach zrobić. Waszym oczkiem w głowie jest również ochrona przyrody. Jakie akcje realizujecie w tym zakresie? Tutaj, jeśli chodzi o ochronę przyrody, tak naprawdę w tej chwili dzieli się to na dwie grupy. Jedna grupa to jest akcje sprzątania szlaków. Drugą z kolei jest współpraca z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Jeśli chodzi o akcje sprzątania szlaków, czy w ogóle sprzątania otaczającej nas przyrody, mamy dwie takie akcje. Jedna jest sztandarową naszą akcją, która istnieje od roku 2012. Nazywa się Sprzątamy Beskidy z PTT. Realizujemy ją tak naprawdę od początku, z wyjątkiem pierwszej edycji, która miała miejsce tylko na terenie Beskidu Małego. Na terenie trzech Beskidów graniczących tutaj z Bielskiem, z Kotliną Żywiecką. Mam na myśli Beskid Mały, Śląski i Żywiecki. I ponieważ my jako organizacja nie lubimy tłumu na szlaku, nie chcemy puszczać 300 osób jednym szlakiem, bo po pierwsze to nie ma żadnego aspektu edukacyjnego, po drugim przede wszystkim promujemy turystykę kwalifikowaną i w małych grupach. Dlatego wybraliśmy takie miejsca, które są takimi, nazwijmy to, rozrogami turystycznymi, gdzie szlaki prowadzą z wielu miejsc. Czyli pierwszy termin zawsze jest w kwietniu. Wędrujemy wtedy w okolicy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. W maju przenosimy się na tereny zaprzyjaźnionego Babiogórskiego Parku Narodowego i gdy czasem jest nas więcej, ja wiem, Babiogórski Park Narodowy, tych szlaków nie ma tak dużo, sprzątamy również szczyty w pobliżu, takie jak Polica, Jałowiec, Mędralowa. No i kończymy w Beskidzie Małym i tutaj różnie, ponieważ mamy tak naprawdę do wyboru dwa szczyty, albo na Magórce Wilkowickiej, albo na Chrobaczej Łące. Chrobacza Łąka jest nam troszkę bliższa, ponieważ leży na terenie gminy Kozy, a w Kozach PTT jest dość bardzo dobrze reprezentowane przez koło, szkolne koła, jest nas tam dużo. Drugą z takich akcji ochroniarskich jest jeszcze akcja wymyślona przez Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy bibliotece, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach, czyli akcja Mieszkańcy dla Żylicy. I tutaj we współpracy właśnie z biblioteką, z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Żylica z Buczkowic sprzątamy Żylicę, Dolinę Żylicy położoną na terenie gminy Buczkowice i tereny przyległe jakby do samej rzeki. I takie akcje odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i na jesień. Właśnie jedna z akcji miała miejsce niedawno. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z Babiogórskim Parkiem Narodowym,
Pamiętam nieco ponad 10 lat temu jeden z kolegów z oddziału, Tomek Rakoczon, był wtedy moim wiceprezesem, stwierdził, że możemy zacząć współpracę z jednym z parków narodowych. Zastanawialiśmy się z którym i stwierdziliśmy, że chyba najlepiej będzie właśnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym z kilku powodów. Po pierwsze jest to mały park, po drugie położony najbliżej Bielska-Białej na terenie dawnego województwa bielskiego, więc kolejny taki akcent regionalny, możemy to podciągnąć do szeroko rozumianego Podbeskidzia. No i udało nam się podpisać porozumienie, w ramach którego też robimy kilka rzeczy. Przede wszystkim sprzątamy szlaki, bo to jest tam zawsze potrzebne. Babia Góra jest bardzo popularnym szczytem i tam tak naprawdę trzeba co chwilę sprzątać. Gro tej pracy wykonują pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, natomiast każda para rąk, która może pomóc, jest nie do przecenienia. Prowadzimy wycieczki dla młodzieży, też dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów, podczas których też opowiadamy o działalności Babiogórskiego Parku Narodowego, o tym, co można tam ciekawego zobaczyć. No i też uczestniczymy w akcji organizowanej przez sam park, czyli w jesiennej inwentaryzacji zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Jest to też fantastyczna okazja dla nas turystów, bo możemy troszkę ten park poznać od środka, poza znakowanymi szlakami, gdzie poza takimi akcjami, właśnie poza współpracą z parkiem, tak naprawdę nigdy nie moglibyśmy się zapędzić. Przy bielskim oddziale PTT działa też komisja GOT PTT, która prowadzi weryfikację odznak turystycznych. Weryfikujecie także odznaki ustanowione przez zarząd oddziału w Bielsku-Białej. Jakie to są odznaki i czy ich zdobywanie cieszy się popularnością? Czy dzieci tutaj może chętnie zdobywają takie odznaki? Po reaktywacji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w roku 1988 towarzystwo planowało wrócić do kilku takich sztandarowych pomysłów, które istniały do roku 1950. No i nie oszukujmy się, pierwszą odznaką, jaka się pojawiła, była Górska Odznaka Turystyczna, która w tej chwili funkcjonuje zarówno w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, jak i w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Są troszkę inne reguły zdobywania, natomiast filozofia w obu przypadkach odwołuje się do tradycji tego dawnego PTT. No i jest to taka historycznie najstarsza odznaka, którą weryfikujemy. Natomiast z czasem pojawiły się inne odznaki. Jest taki młodszy brat GOT-u, nazywa się GOT PTT Kuwierchom dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia. Jest to taka tak naprawdę pierwsza odznaka, którą można zdobywać, dość łatwa. Trzeba spędzić 14 godzin na górskim szlaku i cieszy się popularnością, zwłaszcza wśród tych najmłodszych turystów. Natomiast 14 godzin w sumie? 14 godzin w sumie. Tak, taka odznaka, nazwijmy to na zachętę, taka pierwsza odznaka pokazująca, że chodzimy po górach, możemy coś ciekawego zdobyć. Natomiast mamy też odznaki, które są przeznaczone dla osób, które chcą albo coś ciekawego zaliczyć, albo odwiedzić konkretne szczyty. Czyli mamy odznaki poświęcone wszystkim głównym szlakom górskim, tym znakowanym kolorem czerwonym, czyli mamy oznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego, Małego Szlaku Beskidzkiego, Głównego Szlaku Świętokrzyskiego i Głównego Szlaku Sudeckiego, ale mamy też Wielką Koronę Beskidów za zdobywanie szczytów położonych na terenie czterech państw, czyli Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. No z tą Ukrainą z przyczyn wiadomych w tej chwili jest troszkę trudniej. Mamy też turystyczną koronę Tatr za wejście na 60 szczytów i przełęczy, które są dostępne turystycznie, czyli są położone na terenie znakowanych szlaków. Natomiast jeśli chodzi o te odznaki ustanowione przez zarząd bielskiego oddziału PTT, mamy tutaj dwie odznaki, które mają za cel też taką współpracę transgraniczną, ponieważ współpracujemy z organizacjami turystycznymi z Czech i Słowacji. To są Tysięczniki Trzech Narodów i Zamki Trzech Narodów. No i tak jak wspominałem przy jednym z poprzednich pytań, mamy niesamowite położenie. Bielsko-Biała jest bardzo blisko turystyków, w związku z tym zarówno do gór czeskich, jak i słowackich mamy blisko, w związku z tym te odznaki też się cieszą powodzeniem. A ponieważ obchodzimy stulecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. My pomyśleliśmy o nim już 10 lat temu i utworzyliśmy odznakę śladami bielsko-bialskiego PTT. Należy odwiedzić 16 miejsc związanych z historią naszego oddziału, zarówno tego istniejącego do roku 1950, jak i tego współczesnego. Zgodnie z regulaminem ta odznaka
może być zdobywana do końca roku 2024, więc jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, gorąco zachęcamy i no jeszcze zostało nam te 3 miesiące zdobywania. Natomiast zastanawiamy się nad przedłużeniem i w troszkę może innej formie, w troszkę zmodyfikowanym regulaminie, tak żeby mogła być dostępna w latach kolejnych. Natomiast jeśli chodzi o popularność odznak, to jest to swego rodzaju taka zabawa, motywacja dla dzieci, dla młodych turystów. Tak, no to może śmiesznie zabrzmi, ale ja nigdy nie byłem entuzjastą zdobywania odznak, a jestem w komisji weryfikacyjnej. Natomiast teraz z uwagi na tą mnogość odznak i popularność zdobywania odznak, zwłaszcza po okresie pandemii, gdzie tak naprawdę góry były jednym z tych miejsc, gdzie mogliśmy się swobodnie znaleźć, nawet bez maseczek, z wyjątkiem tego okresu zamknięcia lasów, prawda, oficjalnego, to weryfikujemy około 500 odznak rocznie. Co biorąc pod uwagę, że nasza działalność w całości jest działalnością społeczną, prowadzoną po godzinach pracy, kosztem czasu domowego, no to jest ogrom działalności. Jak do tego dodamy jeszcze, że wysyłkowo dystrybuujemy około 2000 książeczek i odznak, no to tak naprawdę dwóm osobom, dwóm członkom naszego oddziału ja muszę bardzo serdecznie podziękować. To jest Grzesie Gormanic i Kasia Talik. Bez ich pomocy ta weryfikacja, czy to propagowanie odznak turystycznych by nam tak naprawdę nie wyszło. Oprócz wycieczek w teren organizujecie też cykliczne prelekcje z pokazami zdjęć z podróży, okraszone opowieściami oczywiście tych podróżników. Jak to wygląda i czy na takie prelekcje może przyjść też każdy z zewnątrz? Zacznę może od końca tego pytania. Tak, wszystkie prelekcje organizowane przez nas, ponieważ my nie prowadzimy działalności gospodarczej, wszystko robimy społecznie, są jak najbardziej otwarte, darmowe, mogą przyjść członkowie, sympatycy, osoby niezrzeszone, to są imprezy otwarte. Natomiast co organizujemy? Ja może pozwolę sobie tak zacząć historycznie, skoro kanwą tej rozmowy jest stulecie naszego oddziału. Przez wiele lat za sprawą mojego poprzednika Jana Weigla odbywał się bardzo fantastyczny cykl prelekcji Wspaniały Świat Gór Wysokich, przede wszystkim w Książnicy Beskidzkiej, od czasu do czasu także w Domu Kultury Włókniarzy. I w ramach tego cyklu zapraszaliśmy ludzi gór, takich zarówno tych bardziej wybitnych, jak i mniej znanych, z całego kraju. Poza tym organizujemy też prelekcje w Bielsku Białej. W 2009 roku zaczęliśmy od prelekcji organizowanych w naszym lokalu, które były sukcesywnie co tydzień organizowane do wybuchu pandemii. Pandemia też była takim ciekawym czasem próby dla naszej organizacji, ponieważ wtedy, żeby cokolwiek robić, organizowaliśmy prelekcje online za pomocą portali społecznościowych. Natomiast poza tym też przez szereg lat, też do wybuchu pandemii, od roku 2008 organizowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach cykl prelekcji. To były prelekcje co miesięczne poświęcone podróżom. Natomiast w tej chwili od roku 2020, jeszcze przed pandemią, przenieśliśmy się do klubu osiedlowego Karpatek na Osiedlu Karpackim, potem była pandemia i tak naprawdę z dużym impetem wróciliśmy we wrześniu roku 2023 i od tego czasu co tydzień, z wyjątkiem świąt i miesięcy wakacyjnych, zapraszamy mieszkańców Bielska i okolicy na wirtualne podróże tak naprawdę dookoła świata, ponieważ to nie są podróże tylko górskie, są też podróże krajoznawcze po Polsce, po Europie, po całym świecie. Jeżeli tylko ktoś ma ochotę, serdecznie zapraszamy. Odbywają się, przepraszam, ja tutaj dopowiem jeszcze, odbywają się co wtorek o godzinie 18. Wyjątkowym wydarzeniem, jeśli chodzi właśnie o te pokazy slajdów, zdjęć z podróży, jest coroczny festiwal U Źródeł Białki. Organizujecie go w Gminnym Ośrodku Kultury Promyk i wkrótce też on się odbędzie. Odbędzie się od 4 do 6 października, od piątku do niedzieli. Trwa 3 dni i każdego dnia odbywa się kilka prelekcji. W sumie jest ich kilkanaście. Czy możesz przybliżyć, jaki jest program tegorocznego festiwalu? Bo jeden gość jest bardzo wyjątkowy. Ja myślę, że gości wyjątkowych jest więcej. Natomiast jest to pomysł Maćka Kozika, jednego z naszych przewodników, który przyszedł z pomysłem, że chciałby coś takiego zorganizować. A ponieważ my staramy się próbować realizować pomysły naszych członków,
W związku z tym zorganizowaliśmy 2 lata temu po raz pierwszy festiwal Górskich Źródeł Białki i taką naszą ideą, która nam przyświeca od samego początku, jest, żeby to były niekoniecznie znane osoby, natomiast żeby w zdecydowanej większości, a najlepiej wszyscy byli osobami związanymi tutaj z szeroko rozumianym Podbeskidziem. Czyli żeby to były osoby, które możemy spotkać na co dzień w sklepie, na ulicy, a które też realizują bardzo fantastyczne projekty górskie, podróżnicze właśnie na terenie całego świata. Jeśli chodzi o tą edycję, która się za niedługo odbędzie, tak było powiedziane, między 4 a 6 października. W ramach tego wydarzenia odbędzie się 14 prelekcji. Będą też wernisaże 2 wystaw tematycznych, ponieważ jubileusz jest stulecia PTT na terenie Bielska-Białej, ale też 55 lat mają bielscy speleolodzy, a oni bardzo aktywnie włączyli się tutaj do organizacji. W zeszłym roku w podobny sposób obchodziliśmy jubileusz Akademickiego Koła Przewodników Górskich, czyli mamy już komplet tegorocznych organizatorów. Natomiast jeśli chodzi o wyjątkowych gości, mamy w tym roku na przykład Sebastiana Kawę, który jest, jak zapewne Państwo wiecie, mistrzem świata w szybownictwie, a który poza tym, że bierze udział w zawodach, jego takim, pozwolę sobie powiedzieć, konikiem jest latanie nad górami. Zaczynał od Beskidów, później latał po Tatrach. W tej chwili lata po najwyższych górach świata. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję śledzić jego przygody z wyprawą na K2, w zasadzie nad K2, ponieważ celem był przelot nad K2, to myślę, że dużo ciekawsze od samego lotu będą opowieści, jakie przygody mieli związane z biurokracją, zarówno na trasie, jak i na miejscu. Natomiast będziemy też gościć znanego podróżnika tutaj z Bielska, Marka Tomalika, który opowie nam o 2 tegorocznych wyprawach do Australii. Będzie niezawodny Grzesiu Cholerek, który, jak stali bywalcy jego prelekcji wiedzą, z niesamowitą swadą i poczuciem humoru opowiada o górach i podróżach. Tym razem zabierze nas na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i do położonych tam parków narodowych. Natomiast mógłbym tak długo wymieniać, bo tych prelegentów tak naprawdę jest wielu. Każdy jest interesujący, ciekawy. No, nie chciałbym nikogo obrazić, pomijając. No, zacząłem od tych 3, pozostałych 11 też będzie fantastycznych. Natomiast też taką ciekawostką związaną z festiwalem, z uwagi właśnie na te jubileusze organizacji turystycznych, będzie pierwszy dzień piątek, ponieważ tam dodatkowo będzie prezentacja na temat tajemnic Bielska-Białej, będzie projekcja filmu, który zrobił na naszym terenie niesamowitą furorę, czyli Śmierć Wyspy w reżyserii Darka Tomalaka, i te 2 spotkania będą też taką zachętą do kończącej dzień dyskusji na temat historii turystyki na naszym terenie. Dość ciekawej historii, ponieważ istniały tutaj organizacje turystyczne polskie, istniały organizacje turystyczne niemieckie, mieliśmy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, było Polskie Towarzystwo Turystyczne Beskid Śląski, które później stało się oddziałem PTT. Mieliśmy Beskidenverein, Naturfreunde, klub sportowy Maccabi Żydowski z Bielska, który wybudował schronisko na hali Boraczej. No, ta historia turystyki na naszym terenie jest bardzo piękna i mam nadzieję, że właśnie na koniec pierwszego dnia festiwalu będziemy mogli w szerszym gronie porozmawiać, poopowiadać, podzielić się refleksjami. I co ważne, a o czym chyba jeszcze nie mówiliśmy, wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu U Źródeł Białki jest wolny, prawda? Tak, jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w prelekcjach, wystawach, w spotkaniach podróżniczych do Bystrej na początku października, w pierwszy weekend. I ostatnie pytanie, jubileuszowe. Z okazji stulecia w tym roku już odbywały się pewne wydarzenia, a przed Wami kolejne. Czy możesz przybliżyć, jak świętujecie w tym roku ten jubileusz, co się dzieje? Jasne. Wszystko zaczęło się tak naprawdę 100 lat temu. Nie za dokładnej daty, w 1924 powstało koło PTT w Bielsku. W 2 źródłach pojawia się ta data, w innych pojawia się rok 25, w jeszcze innych 26. Natomiast ponieważ w jednym roczniku Wierchów i w przeglądzie turystycznym pojawia się ta rok 1924, uznajemy tą datę jako początek historii PTT na terenie tutaj naszego dwumiasta. Rok później powstało koło w Białej. Natomiast co my dla tego
z okazji tego stulecia robimy. Tak już wspomniałem, 10 lat temu zaczęliśmy od odznaki, którą po dziś dzień można zdobywać. Była organizowana wystawa tematyczna poświęcona zarówno temu historycznemu PTT istniejącemu w latach 1924-1950. Ona była prezentowana w Książnicy Beskidzkiej. Będzie teraz jeszcze przed festiwalem prezentowana w Bystrej. Festiwal tak naprawdę będzie, można powiedzieć, finisarzem tej wystawy, a później będzie też prezentowana w innych miejscach. Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny dla członków naszego oddziału, w którym tak naprawdę tematyka była właśnie taką tematyką rocznicową. Były to albo wydarzenia i osoby związane z historią bielsko-bielskiego oddziału PTT, albo miejsca związane z historią też tego dawnego PTT na terenie naszego miasta. No i to, co się zbliża, co jest przed nami, w dniach 18-20 października odbędzie się taka kulminacja tych naszych obchodów, czyli trzydniowe spotkanie jubileuszowe. Ono odbędzie się w Bielsku-Białej, w hotelu na Błoniach. W ramach spotkania, na które zaprosiliśmy też koleżanki i kolegów z innych oddziałów na terenie naszego kraju, już swój udział zapowiedziało ponad 100 osób, nie licząc tych osób z naszego oddziału i sympatyków, którzy będą dochodzić na poszczególne wydarzenia w kolejnych dniach. Planujemy ognisko integracyjne ze śpiewaniem turystycznych piosenek, ze smażeniem kiełbasek. Od tego tak naprawdę zaczniemy. To będzie piątek. W piątek też udajemy się do Teatru Polskiego, ponieważ mamy to szczęście, że tutaj w Bielsku jest prezentowany monodram wykonania Anity Janci Prokopowicz o Wandzie Rutkiewicz. Też planujemy udział młodzieży z naszych szkolnych kół, tym bardziej, że jedno z nich w 8 liceum ogólnokształcącym nosi imię właśnie Wandy Rutkiewicz. Później mamy 2 dni turystyczne. Będziemy wędrować po szlakach, po miejscach związanych z historią bielsko-bialskiego PTT na terenie Beskidu Śląskiego i Małego. Będą w każdy dzień dostępne 2 trasy, taka, powiedziałbym, bardziej wyrypiasta, dłuższa dla tych osób bardziej sprawnych fizycznych, nie, ale nie zapominamy, że wśród nas są też seniorzy i osoby, które no jednak już troszkę mniej chodzą po górach, w związku z tym też będą takie trasy łatwiejsze, dostosowane do ich potrzeb. No i część oficjalna, no bo skoro jest jubileusz, nie może zabraknąć części oficjalnej. Będą przedstawiciele władz samorządowych, tutaj przede wszystkim z tych miejsc, w których PTT działa bardziej aktywnie. Mamy też pomysł na takie bardzo oryginalne przedstawienie historii naszego oddziału, ale ponieważ najlepsze pomysły rodzą się w ostatniej chwili, mam nadzieję, że zdążymy, więc nie mówię, co to będzie. No i tak naprawdę będziemy świętować do końca roku, a może nawet dłużej. No, stulecie to jest piękny jubileusz, świętują też nasze szkolne koła. Szkolne koła ze szkół średnich mają w planie w tym roku przejść cały szlak jakby graniczny na terenie Tatr Zachodnich, co biorąc pod uwagę tak naprawdę specyfikę tych kół, no też będzie ciekawym wydarzeniem. Pozostaje mi zatem życzyć Wam miłych obchodów stulecia, satysfakcji z tego, co robicie, z Waszej działalności i zdobywania kolejnych, coraz wyższych szczytów. Moim i Państwa gościem był Szymon Baron, prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oddział w Bielsku-Białej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do widzenia. Do widzenia.